Nazywam się Adam Śliwiński i właśnie zamierzam spieprzyć sobie życie. Hej, rajdowiec, żyjesz? Zamyślam się. Intelektualista. Na pewno jest to bardzo takie, nie wiem czy aż takie słodkie, ale bardzo fajne i ciepłe kino familijne, na które na spokojnie można iść z całą rodziną, również z mniejszymi dziećmi. I myślę, że też tyle jest tam wątków i różnych postaci, że każdy będzie mógł znaleźć sobie jakąś taką swoją, z którą najbardziej się utożsami. Przecież zakochała się w tobie. Italiana jest wielką, znaną podróżniczką, a jestem zwykłym, nudnym gościem, któremu się coś roi pod deklem. Ja uważam, że jesteś wspaniałym facetem. Chciałbym. Uwielbiam twoje wyprawy, naprawdę. Inspirują. Ten film jest taką prostą historią o miłości. Trochę w czeskim stylu. My jesteśmy, śmiejemy się sami z siebie, nie jesteśmy doskonali w tym filmie, popełniamy błędy, ale jesteśmy tacy normalni i zwyczajni. No może moja postać najmniej, bo jest podróżniczką i pisze książki podróżnicze, a nie każdy, wiadomo, podróżuje i tak zarabia na życie, że tak powiem, zarabiając ze swojej pasji i wielkich przygód. Natomiast człowiek, w którym się zakochuje, Wojtek Solarz, postać przez niego grana, jest takim normalnym człowiekiem, który żyje w małym miasteczku, ma wielkie marzenia i myśli, że jak te wielkie marzenia spełni, to wszystko się w jego życiu zmieni i wtedy dopiero będzie szczęśliwy. A to jest trochę inaczej, bo miłość jest blisko i to jest właśnie zaklęte w tym tytule, że możemy być szczęśliwi tu i teraz. Nikt supermoc jak superbohater może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Postać Natalii jest taką postacią, której ja wcześniej nie grałam nigdzie. Natalia, znamy się od dziecka. Żyjemy w jednym domu, a właściwie w dwóch jego połówkach. Nie jesteśmy rodzeństwem czy parą, chociaż może to tak wyglądać. Zazwyczaj te postaci są takie gdzieś z takim problemem. Nawet jak to jest komedia, to one starają się coś osiągnąć albo wspinają się po kolejnych szczeblach kariery. Są gdzieś nieszczęśliwe, coś muszą wyrwać. Jest taki w nich cały wachlarz emocji. A Natalia jest taką dziewczyną, których w ogóle jest mało teraz, która jest szczęśliwa tu, gdzie jest, dobrze się czuje sama z sobą, ze swoim synkiem, z tym, że robi sobie w zaciszu domowym bezy, nie jakieś taśmowo, hurtowo, tylko każda ta beza jest takim małym dziełem sztuki. No jest trochę taką kobietą, jakich jest niestety mało teraz. Gdzie jest Natalia? Na randce. Wyjdę za Bruna. Czy tobie się to podoba, czy nie? To jest dosyć ciekawa historia w tym sensie, że oni się wychowują w jednym domu od dziecka. Ich mieszkania są oddzielne, są przedzielone ścianą. Natomiast coś ich ciągnie ku sobie, natomiast całe życie ich gdzieś oddziela. Mieli inne małżeństwa, nie pobrali się w młodości, tylko gdzieś każde poszło swoją drogą, mimo że mieszkali w jednym domu. I to jest, myślę, fajny zabieg scenariuszowy. Nie było tu taty? Nie. No ja myślałem, że Stefa jakaś mamę ja, a że tu takie frico, tico, romantico. Zawsze było bliżej do komedii niż do tragedii, ale potem jak się uprawia zawód aktora, to się rozumie, że to wszystko musi się łączyć i jedno bez drugiego nie istnieje. Czasem w dramacie musimy zrobić, prawda, jakiś żart, a w komedii musimy przeprowadzić to prawdziwie psychologicznie, więc mi zawsze było bliżej do komedii, ale bardzo ważne jest dla mnie, żeby to było psychologicznie wypełnione.